Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj chciałem pokazać, jak wygląda produkcja prądu na poszczególnych panelach ulokowanych w koło komina. Jak widać, mam dwa kominy, ale zajmiemy się tym lewym. Wokół lewego komina znajdują się panele. Ten po lewej stronie jest bardzo blisko. Nad nim również, nad kominem również jest bardzo blisko panel. Z prawej strony mamy większą przerwę. Instalacja fotowoltaiczna składa się z dwóch stringów. Dolny czerwony, tam jest 18 paneli, na których nie pada cień, oraz górny zielony, na którym jest 20 paneli i na panele wokół komina oczywiście padają cienie. Dlatego też zainstalowałem optymizery wokół tych kominów. Optymizery ulokowane są w ten sposób wokół komina. Ponumerowane są w przypadku lewych od B4 do B9. Górny optymizer B4, na niego nie pada w ogóle cień. Także dla nas on będzie panel, będzie wzorcowym panelem, gdzie produkcja po prostu jest maksymalna, na którą nie ma wpływu cień. Pozostałe panele mają cień. Oczywiście B6 ma cień od samego rana. Potem ten cień przechodzi powolutku w górę i kończy się dzień na zacienieniu panela B9. Do eksperymentu wybrałem 19 kwietnia, ponieważ wtedy produkcja była cały dzień, nie było chmur. Tutaj widzimy, jak wyglądał ten dzień, jeżeli chodzi o produkcję prądu. Był to bardzo dobry dzień, prawie rekordowy, jak na moją instalację 28,7 kWh. System TGO umożliwia odczyt danych z poszczególnych paneli. Dane zapisywane są co jedną minutę. Wystarczy na to kliknąć i dane są odczytane. Dane składają się z informacji o czasie rejestracji, o temperaturze, mocy, napięciu, natężeniu. Na wykresie widzimy temperaturę z poszczególnych paneli 15 kwietnia zarejestrowaną. Widzimy, że mniej więcej temperatura wszystkich paneli oscylowała od minus 7 stopni rano po 35 stopni w południe i bez względu na zacienienie, na słonecznienie temperatura tych paneli mniej więcej w tym samym czasie rosła i malała. Rozbiłem temperaturę na poszczególne panele. Jak widać, nie ma jakichś szczególnych anomalii, które by mogły nas zainteresować. Produkcja prądu z poszczególnych paneli, tych, które analizujemy, zbiorcza, wygląda w ten sposób. Tutaj nałożyłem wszystkie 6 paneli na siebie. Jak pamiętamy, panel B4 jest to panel, który zawsze posiada energię elektryczną, na który zawsze pada słońce. Jest to ten wzorcowy panel. Pozostałe panele są w zależności od różnej pory dnia zacieniane. Jak widać na tym wykresie, mamy jakby wyraźny trend, czyli energia wzrasta nam do południa, potem nam ona maleje. Jest to trend znany wszystkim posiadaczom paneli fotowoltaicznych. Ale widzimy też, że zacienione panele mniej więcej spadają do produkcji na poziomie około 10-15 W. Nie ma stanów pośrednich. Jeżeli one występują, to są bardzo krótkotrwałe stany trwające 10-15 minut, ale przede wszystkim jest to po prostu działanie w trendzie tym głównym, tym, którym podlega panel zawsze oświetlony, lub gwałtowny spadek do poziomu tych 10-15 W. Następnie, prawda, to mamy przykład wzrostu tej energii produkowanej. Wszystko opiera się zawsze na tej samej mocy. Tutaj zrobiłem zestawienie produkcji wyrażonej w watach na poszczególnych panelach. Na czarno zaznaczyłem, gdzie znajduje się komin i mamy panele ułożone wokół komina. Z prawej strony jest wschód słońca, z lewej zachód. Tutaj widzimy, że przez pierwszą część dnia produkcja była bardzo niska, potem wystrzeliła nam i szła maksymalną produkcją, maksymalną mocą. Górny panel
ten, na którego nigdy cień nie pada. Widać, że ta produkcja ma charakterystyczny kształt. Kolejny panel znajdujący się w lewym górnym rogu komina. Na samym początku dnia otrzymał prąd, światło, potem znalazł się w cieniu, stopniowo w coraz większym cieniu, ale od razu produkcja została obcięta do niskiego poziomu. I jak tylko wyszedł z cienia, mamy dużą, dużą produkcję. Panel znajdujący się nad samym kominem rano był zasilany słońcem, wschodzącym słońcem. Potem przez całe popołudnie był w cieniu i końcówka dnia była tylko produkcja. Prawy górny panel od rana produkował prąd i w godzinach popołudniowych od godziny 15 mniej więcej przestał produkować i już przy samym zachodzie słońca otrzymał trochę znowu słońca, światła i całkiem zachodni, wschodni panel, prawy panel, no to mamy aż do godziny też 14.50 pełna produkcja prądu i potem dość gwałtowne obcięcie do bardzo niskiego poziomu rzędu 2 W. Tutaj znajdują się panele wraz ze swoimi numerami. Na czarno jest komin. Panel numer 4, ten niezacieniony, wyprodukował mi 1,79 kWh prądu i potraktowałem to jako 100% produkcji energii elektrycznej. Panel numer 5 wyprodukował 1,33 kWh, czyli 74% tej energii, której mógł wyprodukować, gdyby nie komin. Panel numer 6, 64% energii. Panel numer 7, tylko 27% energii, którą by wyprodukował, gdyby nie cień od komina. Panel numer 8, 82% energii. I panel numer 9, 80% energii. Przygotowałem również informacje o zwrocie inwestycji. Przyjmując, że inwestycja zada się po 10 latach, czyli panel numer 4 zwrócił koszt zakupu panela numer 4, tego, który nie jest zacieniony, zwróciłby się po 10 latach, to pozostałe panele zwróciłyby się po 13,5, 15,5, 12, 12,5 roku. Czyli tutaj widzimy, że to ulokowanie wokół komina paneli bardzo negatywnie na zwrot inwestycji nie wpływa. Jedynie panel numer 7 znajdujący się nad przeszkodą rzucającą cień, zwrot inwestycji wynosi aż 37 lat i tutaj wyraźnie widać, że nie ma sensu w tym miejscu kłaść paneli fotowoltaicznych, ponieważ jest to wydatek, który nie przynosi nam żadnej korzyści. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.